Cześć, z tej strony Het, znany też jako Szymon Liebert, znany też jako Lara Croft. Tak, spróbuję odkryć w sobie dzisiaj kobietę przy okazji pokazując wam parę scen z Rise of the Tomb Raider, które mieliśmy okazję nagrać na przedpremierowym pokazie. So, there are people who live out here. O ile w grze zdarzają się takie liniowe fragmenty rozgrywki, tak tutaj możemy trochę powygłupiać się na bardziej otwartych mapach, zorganizowanych wokół takich ognisk. Jak widać, na każdym terytorium tego typu jest mnóstwo rzeczy do zaliczenia. Rise of the Tomb Raider, podobnie jak gra z 2013 roku, zakłada, że Lara Croft musi walczyć o życie. Na takim terenie musimy więc polować, zbierać różnego rodzaju surowce, odkrywać sekrety, albo po prostu wspinać się na drzewa i stąd wypatrywać ofiary. W polowaniach pomagają nam pewne umiejętności, na przykład podświetlające potencjalne ofiary, których tutaj niestety pokazać wam nie mogę, bo nagrywam to w warunkach terenowych, gdzie nie dało się wszystkiego przygotować. Tutaj podchodzimy do rosyjskiej bazy, więc zaczną pojawiać się przeciwnicy, których Lara może pokonywać z ukrycia. Żeby działać w taki sposób, można odwracać uwagę przeciwników, rozrzucając na przykład butelki. Po wyeliminowaniu przeciwników warto pościnać trochę drzewek, przeszukać jakieś pobliskie śmieci, bo za te rzeczy zdobywamy doświadczenie i surowce, z których możemy stworzyć nowe rodzaje strzał, pułapek, przedmiotów itd. Wiedząc, że można podejść do rozgrywki skradankowo, postanowiłem, że sprawdzę, czy można podejść też wybuchowo. No i cóż, Lara Croft daje radę, mówiąc krótko. Rise of the Tomb Raider może nie stanowi jakiegoś przełomu graficznego względem poprzedniej części, ale na pewno wygląda ładnie i ma parę fajnych smaczków w stylu niszczenia komputerów. Ja tam zawsze sprawdzam, czy da się to robić. Został mi chyba jeszcze jeden Rosjanin do ubicia. Dobrze, tymczasem w pobliżu znajduje się dość ciekawa mechanika, polegająca na tym, że Lara może sprawdzać różne obiekty. Soviet plaque. Lenin lived. Lenin lives. Lenin will live forever. Zawierające napisy w różnych językach. Jeśli to zrobimy, wiedza Lary w danym języku się trochę zwiększy, dzięki czemu będziemy mogli odczytywać więcej tekstów. Dramatycznych skoków i innych akrobacji na pewno tutaj nie zabraknie. Być może zwróciliście uwagę, że była tam taka sekwencja zręcznościowa, polegająca na tym, że po chwyceniu się krawędzi trzeba było wcisnąć jeszcze X. Don't shoot. I'm not your enemy. Dotarliśmy do mapy, gdzie miałem okazję spędzić najwięcej czasu. Jeden z producentów wyjaśnił mi, że jest to jedna z najbardziej złożonych lokacji, jakie Crystal Dynamics zrobiło w swojej historii. Tutaj też spotykamy przedstawiciela lokalnego ruchu oporu, który oferuje misję opcjonalną, misję poboczną. Tego typu zadań ma być sporo, ten jegomość zresztą później zlecił mi kolejną misję, więc warto wracać do tych postaci, które wcześniej spotkaliśmy. I'll keep an eye out for them. Lubicie znajdźki różnego typu? No to Rise of the Tomb Raider raczej przypadnie wam do gustu. The Red Army is coming.
Funkcjonalność ognisk jest wam doskonale znana, jeśli graliście w poprzednie przygody Lary Croft. Mamy więc umiejętności podzielone na trzy drzewka. Jedno z nich koncentruje się na przetrwaniu. Drugie na polowaniu. A trzecie na, nazwijmy to, możliwościach fizycznych Lary Croft w starciach bezpośrednich. Przy ogniskach można też ulepszać broń, zwiększać zasobność amunicji noszonej przez Larę itd., itd. Nie ma tutaj w zasadzie niczego szczególnie nowego, odkrywczego. Na dole ekranu pojawiła się informacja o opcjonalnych podziemiach. Niestety nie mogę ich pokazać w filmie. Autorzy sobie zaznaczyli, że nie życzą sobie, żeby je prezentować, ale za to napisałem o nich parę zdań w tekście na gryonline.pl, gdzie was odsyłam, jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. Ta lokacja rzeczywiście jest dość spora i ma mnóstwo zakamarków, gdzie można zajrzeć. Ja tu postaram się zrealizować to zadanie opcjonalne, polegające na niszczeniu przekaźników komunikacyjnych. Cały czas pomaga mi tryb przetrwania, który podświetla różne ciekawe obiekty. Naturalnie nie trzeba z niego korzystać, gdyby ktoś chciał bardziej wymagającej rozgrywki. Spróbujmy wyważyć zamek w tej skrzyni, zobaczymy co jest w środku. O, na przykład jest tutaj część do półautomatycznego pistoletu, który później gdzieś tam będziemy mogli sobie skonstruować. Podoba mi się w tym przypadku to, że autorzy nie każą nam stać przy takim muralu, żeby go odczytać. Lara odczytuje, my możemy biec dalej, żeby na przykład sprawdzić, co jest w tej ciekawej jaskini. O, wilki! Ledwo co wyszedłem z tego cało, na wszelki wypadek wdrapię się tutaj. Idźcie sobie. Nie martwcie się, później zdobywamy kałasznikowa i możemy wrócić do tej jaskini. Kiedy przemierzamy teren, Lara zwraca naszą uwagę na pewne ciekawe elementy, żebyśmy niczego nie ominęli. To jest bardzo przydatne, bo rzeczywiście jest tutaj dużo do roboty. Grając w to trudno nie poczuć się trochę jak dzieciak, który włazi wszędzie, gdzie się da, żeby sprawdzić, co tam jest ciekawego. Tu na przykład można przeciąć linę, ale brakuje mi odpowiedniego sprzętu. Co też pokazuje, że te lokacje będziemy pewnie odwiedzali wielokrotnie, jeśli będziemy chcieli zdobyć wszystko. Okej, tutaj będzie trzeba popisać się bardziej złożonymi technikami. O, proszę bardzo, odkryliśmy dodatkowy obóz. Przydaje się to o tyle, że pomiędzy tymi obozowiskami można się przemieszczać przy pomocy szybkiej podróży. Zostało mi już tylko kilka minut możliwości nagrywania rozgrywki, bo nie wiecie o tym, ale mieliśmy ograniczony czas, 15 minut. I niestety muszę przyznać, że chyba nie uda mi się dokończyć tej misji pobocznej. Więc słowem takiego nieśmiałego podsumowania, po tym co zobaczyłem mogę powiedzieć krótko. Rise of the Tomb Raider to w prostej linii rozwinięcie idei z Tomb Raidera z 2013 roku. Autorzy nie silą się tutaj na jakieś wielkie rewolucje, po prostu biorą to, co tam podobało się graczom i starają się to rozbudować, wzbogacić o nowe elementy, przy okazji upewniając się, że będzie to jeszcze ładniejsze i bardziej atrakcyjne od strony wizualnej. Czy to wystarczy? Na to pytanie odpowiecie już wy. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć, witajcie w niezwykle kontrowersyjnym materiale, czyli PES 2016 PC versus PS4. Zupełnie co innego oglądamy właśnie w wersji na PS4, a zupełnie co innego oglądamy w wersji PC-towej.